Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Po długim oczekiwaniu jesteśmy z kolejnymi odcinkami Jestem jaki jestem. Ja słuchajcie, coś słyszałam, że Michał Wiśniewski powraca z tym reality show z teraźniejszą żoną. Czy to prawda, czy to nie? Dajcie mi znać, muszę sobie to w ogóle wpisać w Wikipedię. Czekajcie, nie, sprawdzimy sobie razem. Michał Wiśniewski. Też tak piszecie beznadziejnie jak ja. Zobaczmy, tu przeważnie na Wikipedii niezastąpionej zawsze widać coś, co będzie miało miejsce później. O, albo i nie. Nie ma, ale ja słuchajcie, naprawdę widziałam gdzieś, że ma być kolejny sezon. Nie wiem, ciekawe, ciekawe. Dobra, w każdym razie słuchajcie, długo nie było, jesteśmy, oglądamy. Pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś, to dla wiernych fanów Michała Wiśniewskiego położenie domu, w którym zamieszkał, bardzo szybko przestało być tajemnicą. Ja byłam jednym z tych dzieci. Jezu, jak ja to powiedziałam. Ja byłam jednym z tych dzieci. No ja słuchajcie, generalnie w tym czasie miałam jakieś 10 lat, więc wszyscy w tym wieku, słuchajcie, to myśmy byli ogromnymi fanami Michała, naprawdę, dlatego tu też, no widzimy same dzieci, no ci dorośli z tyłu to po prostu przeprowadzili te dzieci, nie? Boże, i te aparaty widzieliście, takie typowe aparaty z guziczkiem jeszcze. Oj, to były czasy. O. Zapomniałam od czasu, kiedy nagrywałam pierwsze odcinki tego, jakie to jest niezręczne do oglądania. Są takie typowe VHS-owe nagrania, gdzie po prostu nikt nic nie mówi, tylko właśnie podjeżdża auto i my czekamy, aż ono podjedzie. Wiecie, nie ma tej... Teraz niestety żyjemy w czasach i mówię niestety, że nie skupiamy się już tak dużo na tym, co oglądamy. Dlatego też TikTok jest tak popularny i odniósł tak ogromny sukces, bo po prostu jesteśmy niecierpliwi teraz jako ludzie. I jeżeli nie złapiecie naszej uwagi w ciągu 5 sekund, no to my po prostu scrollujemy dalej. Dlatego też ja jestem prawdopodobnie beznadziejną youtuberką, bo witam się z wami po prostu tak, hej, witam na moim kanale, zamiast tutaj wrzucić wam jakieś najlepsze smaczki z tego odcinka, abyście wiedzieli, czego tam oczekiwać i was złapać w ciągu tych 5 sekund, nie? A tutaj spokojnie, nie, nikt się nie martwił, bo wszyscy wiedzieli, że i tak będziemy oglądać tego Michała do końca, nie? Cześć! Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. W tym samym czasie, gdy Michał był w studio programu Jestem jaki jestem Ring, Marta w garderobie, próbując zachować tajemnicę, przygotowała dla niego niespodziankę. No ale nie mogę tak zrobić, no bo przecież spalę numer. No pewnie. Co? Nie ma w ogóle kontekstu tego, co się dzieje. Ona szykuje niespodziankę z sukienką. No bo on, ta Maja mi powiedziała, że odwrócą uwagę Michała, ale apela publiczną. Nie, muszę podnieść. Ale to niech powiedzą Hubertowi, że prezent się sam nie odpakuje. Ale co to za prezent? W sensie, że co? Wszyscy przygotowują ją w tej sukience, że on ma ją rozpakować? To jest prezent? Weź tą kamerę na chwilę, bo się ją wpuszczę. Co ona tam w tej rurce miała? Jaka sukienka taka typowa z takiego materiału, co był wtedy popularny. Ja strasznie tego materiału nie lubię. On do dzisiaj jest popularny, jeżeli chodzi o suknie ślubne, a raczej o gości, czy tam te druchny. Taki błyszczący materiał. A tu co to za plama? Nie. Może będziemy szybciej tam. Ale co się dzieje? Czyli Michał był w jakimś programie i ona zrobiła mu niespodziankę, wyskakując z pudełka i śpiewając. A tam na tych monitorach co? Zdjęcia, filmy ich rodziny? To jakieś urodziny były? Czy co? A dlaczego nie widzimy jej śpiewającej? Dlaczego ja słyszę podkład, a jej się usta nie ruszają? To jeszcze dobre czasy przed Every Night. O, tu fajnie już wygląda. Jakiś taki makijaż? Może to te włosy, nie wiem, ale wtedy te kobiety miały takie włosy krótkie i tego, ale tutaj wygląda, chcę powiedzieć, młodziej, bo ona, kurczę, miała tutaj chyba tylko 22 lata, czy coś w tym stylu. Marta, i tak wiesz, wesoło właśnie z dzieckiem się bawisz i kontakt z nami. Czas, gdy Michał z pozostałymi członkami zespołu w Kilonii przygotowywał się do niemieckich eliminacji konkursu Eurowizji, czas Marty upływał pod znakiem sesji zdjęciowych i wywiadów. Takie macie założenie, no czy chcecie trochę grać? W zasadzie trochę sobą, znaczy chyba w większości, bo
Bo to nie jest tak, że my żeśmy się do tych kawań nie przyzwyczaili. A to wywiad jest. Patrzcie, jaka profeska z tym mikrofonikiem do nagrywania. Najważniejszy w filmie jest producent. Stąd wizyta na Chełmskiej, gdzie znajduje się plan serialu na wspólnej. Marta jeszcze nie wie, jakie wiadomości ma jej do przekazania. Ona była na wspólnej. Jezu, jak ja to się wszyscy oglądali. Jak ja dzisiaj mówię. Słuchajcie, nie nagrywałam parę dni i nie potrafię mówić. Nie wszyscy oglądali chyba na wspólnej. Ja jako dziecko to oglądałam. Tam większości wątków nie rozumiałam, ale oglądałam. Spójrzcie, jakie mamy w ogóle słoneczko dzisiaj tutaj. Ale słuchajcie, wracając do odcinka, to ja tutaj w czasie rzeczywistym jestem w 15 minucie i póki co widzimy tylko Martę i jej sesje zdjęciowe. Tam była jakaś rozmowa telefoniczna Michała. Dlatego my w tych odcinkach będziemy sobie po prostu robić, wiecie, parę odcinków na raz. Hi. Nice to meet you. Me too. O, producent na wspólnej nie jest Polakiem? Chyba tak, jest. Iż i cukier, tak? Tak, dziękuję. Super. And I'd like to offer you the part in the series. Ona nie rozumie, ja myślałam, że ona mówi po angielsku, to nic dziwnego, że tak zaśpiewała Every Night. Mieliśmy listę kandydatów do tej roli, porozumieniem TVN-u, zaproszeniem TVN-u, ustaliliśmy, że ty dostajesz tą. Naprawdę? Tak. No, pan powiedział, że chcielibyśmy ci zaproponować. Ale mnie słońce robi w bambuko, czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? Tak to jest, jak się czeka do nagrywania odcinka do południa, rolę tę zasłonię. Dziękuję. Pleasure. Great to have you. Dało mi się. Happy. No udało się, bo jesteś żoną Michała Wiśniewskiego, tak mi się wydaje. Ja osobiście nie widziałam Marty nigdy w żadnym serialu. Jestem ciekawa, czy my to zobaczymy, a jak nie, to ja sobie wygoogluję i sama obejrzę. Oj, super, dziękuję, yeah. Naprawdę. Yeah. Bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało. No, she's very happy that she's with us. Great. Tak troszkę tłumaczą, ona powiedziała, że cieszy się, że w końcu jej się udało, a pani przetłumaczyła, że ona się cieszy, że z nami jest. No wiecie, nie wiem, ja to jednak bym tłumaczyła tak dosłownie, co ktoś mówi. Nie jestem profesjonalnym tłumaczem, więc nie powinnam nic mówić. Pierwszy krok zrobiony. Marta dostała rolę i teraz poznaje miejsce, w którym już niedługo będzie spędzać dużo czasu. I co? Jak pani będzie grała z nami tutaj, tak? Pamiętam go i ta scenografia, o Boże. Domyślam się, że na wspólnej albo już się skończyło, albo zupełnie inaczej wygląda, ale ja pamiętam tamte czasy. Boże, może my sobie kiedyś obejrzymy na wspólnej, albo Miodowe lata. To jest nostalgia totalna. Mój kolega myślał, że jest to vlog, naprawdę. No bo to tak jest zrobione, dokładnie, no. Super. Wygląda jak to, że bar jest barem. Też prawdziwy, tylko alkohole mamy sztuczne. Szkoda tylko, że filmują to tak, że patrzymy tylko na nią, a nie widzimy tego całego setu. Fajnie byłoby to zobaczyć, nie? Kamera tylko po prostu na nią. Ty co, miałeś pełno prób, prawda? To aż chyba za perfekcyjnie mi to przygotowywują. Ale wszystko to, wiesz, dopracowane co do ostatniej minuty. Ale mówisz o Niemcach? Tak, ja się nawet zastanawiałem, czy oni... On popija obiad mlekiem. Ja w ogóle nie piję mleka. Nigdy nie piłam mleka. Pamiętam jak w przedszkolu czy gdzieś mówili, że pić mleko i ten kożuch by... Ja wiem, że to jest zimne mleko, ale nie mogę. Ja obiad popijać mlekiem? Czy może... Czekajcie, może to jest kefir? Coś innego, co się pije po ziemniakach. Sam konkurs nam się średnio podobał, ale organizacja tego, dlaczego? Znaczy tak jak to wyglądało. Może spytać się, kto się podobał. No ten odcinek póki co to takie flaki z olejem, ale spodziewaliśmy się tego. Marta dostała rolę na wspólnej, a Michałowi nie podobają się przygotowania do Eurowizji. Zobaczmy, co ostatnie 5 minut nam tutaj da. Mega gwiazda polskiej piosenki śpi na takim łóżku. To jest skandal. Jest prawie 5 rano. Ale jej się spodnie błyszczą. W dniu pełnym wrażeń Marta szybciej od Michała poczuła zmęczenie i poszła spać. Zorganizował niemieckich fanów. I wiesz, ja mówię... Okej, ale stary, to może... Oni coś słyszeli o nas? Nie! No Jezu, on papierosa za papierosem. Stary, nie ma problemu. Nightlinera wynajęli. Piękny nightliner z napisem i stroje w ogóle. Stary, musisz się spotkać z panami, właśnie przyjechali. Dobra. Ja mówię, ty, ale jak? Oni znają tą piosenkę w ogóle? A on mówi, jasne, uczyli się w busie. Dobra, wiecie co? Ja mam pomysł, przechodzimy już do kolejnego odcinka. Dawa! To jest Wiktoria, to jest Michał. Cześć, Michał. Kasia chce przedstawić Michałowi swoje ostatnie odkrycie wokalne, 10-letnią Wiktorię. Dziewczynka nigdy dotąd nie była oceniana przez fachowców. Ale co, Michał jest jakimś producentem też, czy co?
te zoomy, nie? Te przybliżanie na twarz, to jest takie typowe dla właśnie lat 2090 na VHS-ie. Chef's kiss. I love tea. I love Jeff, Giovanni loves me. Wow, 10 lat, moja córka ma 10 lat i też śpiewa, ale nie tak. Wow, patrzcie, aż mi się oczy zeszkliły, ale to od soczewek. Coffee and tea and Jeff, it is me. I cap, I cap, I cap, I cap, I co? Takie zatrzymywanie osoby śpiewającej. Ja wiem, że to jest dla ich dobra, ale to musi być mega stresujące. Na przykład X Factor, czy Mam Talent, jak ktoś podnosi rękę i jest, że stop, proszę zaśpiewać mi inną piosenkę lub jeszcze raz, tylko bez podkładu. To przecież im serce musi po prostu tak walić, że szok. A, on jej powiedział, że ona stojąco ma śpiewać. I love coffee, I love tea. I love Jeff, Jeff, and he loves me. Ciekawe, gdzie jest dzisiaj ta dziewczynka. Czy coś z tego wyszło, nie? Z dołu dochodzi głośna muzyka. To Eli, niemiecka wokalistka ich troje. Znalazła sprzęt karaoke Michała. Zaję ci, zamknij drzwi i powiedz, żeby drzwi były zamknięte. I co, ona sobie tak po prostu mieszka u nich, tak? A to dla kogo? Dla tej małej. O Boże, no. 4 minuty. Ale okej, okay, to jest nieważne. 4 minuty? Nie, 3:34. Razem z Markiem Sośnickim, muzycznym producentem Uniwersalu. On jest muzycznym producentem, co on ma na sobie? On ma jakiś policyjny ten. Co to, taka moda była? Szukają najlepszego dla niej utworu. No. Mała dziewczynka, ale która to ma taki głos, jak może ona. No dobra, to tutaj będą po prostu słuchali tej piosenki, tak? I myśleli, czy to jest dobra piosenka, czy niedobra piosenka. O, a co to kamery jakie? Podglądamy tutaj panią. Tak, ciocia wygasi światełko. Zapomniałam też o tych niezręcznych momentach, czyli właśnie, znaczy niezręcznych, to są takie bardzo prywatne momenty, jak oglądamy przez dobre parę minut, jak pani Gienia, pamiętam chyba ma Gienia na imię, opiekuje się tym dzieckiem Wiśniewskich i to tak po prostu, tak o, po prostu tak pokazują nam to i o, nie ma żadnego kontekstu, nic się nie dzieje, tylko po prostu Adamonia przytuli, koniec cięcia, dziękujemy. Żeby się tak głośno nie śpiewa, nie żeby dobra, teraz będą oglądali tę niespodziankę, jak Marta wyskoczyła z pudełka dla Michała, chyba pierwszy raz zobaczą to w telewizji. Ja się spotkałem z Markiem, żeby posłuchać piosenki. No już, dobrze, słuchaj, no już kaszę, bo nie można 10 minut poczekać. O nie, on nie chce oglądać, on chce słuchać muzyki z Markiem. Ale ja nie ściszyłam na maksa. Nie chcę oglądać, bo mnie to rozprasza. Więc pójdę sobie do sypialni. No, ona chciała obejrzeć siebie w telewizji, on mówi, że on nie chce, jakby go to rozprasza. Ale to nie mogę na ściszonym oglądać? Bardzo. Co cię rozprasza? Bardzo bym cię prosił, ja przeprosiłem Marka, żeby z nim porozmawiać. Ale, no i dobrze, ale ja nie robię głośno nawet przez sekundę, ciszę na maksa. Nie mogę cię prosić, dziękuję serdecznie. No nie bądź terrorystą. Co za hardcore. Przed chwilą leciały teledyski w MTV i nie przeszkadzały, nie rozpraszało cię to, tak? A to, że ja będę... Konie, poszedłbym na górę, ale dziecko nasze śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc bardzo bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała pierdolić, zamknęła się po prostu albo nie, poszła. Nie, tylko mówię ci, że... Wy mnie ostrzegaliście, że on będzie ją źle traktować. Widzicie, jak ja to oglądałam jako dziecko, no to na to się nie patrzyło w ogóle, nie? To się oglądało i sobie myślało, okej, nie? Ale nie fajnie, to widać taką w sumie jakąś, nie wiem, zazdrość, że ona jest w telewizji, mimo że on też jest, ale jakby mu się nie podoba, zamiast powiedzieć, kurczę, obejrzymy to, ile ona tam była, pewnie by śpiewała parę minut i powiedzieć, patrz jak super, nie, fajnie, nie, tego, i potem słuchać tej muzyki, przecież i tak siedzą do 5 nad ranem, to on do niej, żeby ona się zamknęła, nie? Chciałam włączyć MTV, więc bardzo cię serdecznie to samo, proszę, które leciało. Czy możesz się zamknąć i wyjść? Słuchania poprzednich piosenek. Czy możesz wyjść? Nie. To zamknij się. Nie mów tak do mnie. Jezu, jak on się musi czuć niezręcznie. Lepiej jak dziecko robi wrażenie dziecka, niż jak dziecko tak, robi podobały wrażenie się? Dorosłego. Mam z tą piosenką Mama jest tylko taki problem, że to jest... Ale to może sami wybierzcie jakieś fajne. Szlagier, on jest wyciskaczem, tylko wiesz... Tutaj kolejna sytuacja, gdzie Marta wkurza Michała, ponieważ załatwia jakieś sprawy przez telefon, kiedy on też próbuje coś załatwiać, więc no może jego reakcja pod tytułem zamknij się, wyjdź, odejdź, tak dalej jest nie okej. Okay. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że każdy powinien mieć swoją przestrzeń na załatwianie swoich spraw, tym bardziej jeżeli chodzi o pracę. No podnieś dupkę i pójdź. Mogę cię prosić? O, no podnieś dupkę. Okej. Okay. Mhm.
Ja po prostu nie wierzę. No już, skończyłam, nie przeszkadza. No, skończyłam. No już. My po prostu nie mamy wspólnego języka wcale. Nie, ale już skończyłam. Ty już nic nie mówię. Nie rozumiesz, nie masz żadnej... Pani Gienia to A. opiekunka Xaviera, B. lekarz domowy, C. kierowca Michała. Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Do wygrania wycieczka do Hiszpanii ufundowana przez biuro podróży El Greco. Podczas gdy rodzina Wiśniewskich smacznie śpi, w sypialni Bartka trwa dialog polsko-niemiecki. Gdy do pokoju wchodzi operator z kamerą, Bartek, delikatnie mówiąc, nie ukrywa swojej dezaprobaty. Jego sypialnia u Michała Wiśniewskiego ma teraz na podłodze jącą Niemką w łóżku, tak? Ale ona wygląda na taką niezadowoloną. Co tam się nie dzieje, czy się dzieje, to jej się nie podoba. Ach, jest ten problem. Ja nie zauważyłam, ona telefon trzyma. Patrzcie, jakie te telefony były. Macie pańki, ja myślałam, że ona sobie tam paznokcie coś tam wyrywa. Ja jestem do umówiona z panem Michałem Wiśniewskim. O, wystarczy podejść do bramki, powiedzieć, ja jestem umówiona z panem Michałem i was wpuszczą. Ha, nic nikt nie sprawdza. Po południu do Wiśniewskich przyjeżdża Agnieszka, przyszła trenerka Michała. Przyszłam pana namówić, bo dostałam taką tajną misję na kilka ćwiczeń fizycznych, aby podnieść troszeczkę pana kondycję. Aha, czyli on nawet nie chciał się z nią spotkać, tylko ktoś zadzwonił, że on potrzebuje być w lepszej kondycji. Bardzo dobrze. A teraz tak, spróbuj, zatrzymaj biodra. Starczy rozciągania. Do odmiany zrobimy trochę pompek. Trzeci. Jak samo poczucie? No muszę iść napić herbaty. Ja ci przyniosę, jeszcze jedną serię. Nie, 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 nie. Nie, nie, on idzie się napalić, tak? Idzie je zapalić chyba. Chcemy Michała. To już nie takie czasy. Teraz takie dzieci stoją pod domem Friza i chcemy Friza. Chcemy Friza. Ja wiesz, mówisz dwie pompki, ale jak ja nie ćwiczę wcale, to... Nie, nie, to nie, że ja myślałam, że nie zrobię nawet pół. Do widzenia pani. Dzień dobry. Dzięki, cześć, bardzo. Cześć, do zobaczenia. No do zobaczenia. Jutro przychodzisz, tak? Nie, wieczorem nie ma przychodzę, Michała. Wieczorem. Dobra, a dziś wieczorem, no tak. Wieczorem. A, czyli ta pani co, dwa razy dziennie będzie? Nie, nie, nie. Ja tak się kręcę. Do widzenia. Cześć, dziękuję ci bardzo. Agnieszka zagrała na męskiej ambicji. Ajajaj, moi drodzy, powiedzcie mi, jak wam się podobał kolejny odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś zrobić, żeby były ciekawe, ale naprawdę bardzo dużo z was chciało, abym kontynuowała tę serię. Zatem dziękuję, jeżeli obejrzeliście do tego momentu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i do zobaczenia już w kolejnym. Pa, pa.